Cześć, ja jestem Anjun i będę dzisiaj otwierał szardy do fuzji Zinogre. Mamy dzisiaj Summon Rush i dodatkowo progresywne szanse na bardzo ciekawych czempionów, zwłaszcza ta pani łuczniczka z nowej współpracy Raid z Monster Hunter, jest bardzo interesująca, mocarny czempion na Hydrę, na pewno wzmocni jeden z moich teamów, jeśli uda mi się ją wylosować. Jeśli chodzi o epików, to żaden z nich nie jest dla mnie interesujący, wszystkie już mam. Farrakina używam osobiście w swoim teamie na Fire Knighta Hard, nawet dwie sztuki, także bardzo ciekawe, ale tak jak powiedziałem, głównie polujemy na legendy. Zobaczymy, co się uda wylosować. Jeśli chodzi o progi w Summon Rush, to nie są może najniższe, ale też nie ma tragedii. Na pewno kuszą te książki na dole, zwłaszcza ta mityczna książka. Jeśli udałoby mi się ją zdobyć, byłaby to ostatnia dla mnie potrzebna książka do fuzji dla Mikage. Jeszcze nie zrobiłem tej fuzji, ale brakuje mi do jej pełnego wyksiążkowania właśnie tylko jednej książki, ale prawdopodobnie nie będę otwierał aż tyle szardów. Książkę uda się zdobyć jeszcze kiedyś w przyszłości. I nie przedłużając, przechodzimy do otwierania. Co będzie jako pierwsze? Epic Cormac. To jest dla mnie nowy epic. Do tej pory omijał moje konto. Kolejny epic, Tenazil. Jego już mam. I jeszcze jeden epic, Soul Drinker. To kolejny duplikat. I czwarty shard, co tym razem? Jest legenda? Septimus! Septimus. Bardzo mocno uderzający champion. Jeden z najmocniej uderzających, ma atak max HP. Doskonały na bossów. Widziałem bardzo ciekawe teamy na Sand Devil, w którym było nawet dwóch Septimusów. No to jest bardzo ciekawe losowanie. To jest dla mnie nowy champion i na pewno znajdę dla niego zastosowanie. Zobaczmy, co dalej. I epic Warden. Zdaje się, że to nowy epic na moim koncie. I ostatni shard. O, ostatni. Kolejny epic na sam koniec, Tagore. No cóż, moje otwieranie mogę uznać za w miarę udane. Nie wylosowałem wprawdzie czempiona z progresywnych szans, łuczniczki, ale Septimus na pewno przyda się. Przyjrzy się teamom, które można z jego pomocą skonstruować, zwłaszcza pomyślę o Sand Devil. To wszystko na dziś. Jeśli będziecie dzisiaj otwierać szardy, to życzę Wam powodzenia i widzimy się następnym razem.